Msza Święta Krzyżma w archidiecezji lwowskiej. W Wielki Wtorek 26 marca w Bazylice Metropolitalnej w Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny księża archidiecezji lwowskiej w jedności ze swoimi biskupami odprawili mszę świętą Krzyżma. Podczas tego wyjątkowego w roku liturgicznym nabożeństwa konsekrowany jest pachnący olejek, który będzie używany przez cały rok podczas udzielania sakramentów chrztu, bierzmowania i kapłaństwa, a także oleje do sakramentu namaszczenia chorych i oleje katechumenów. Mszy świętej przewodniczył, jak również wygłosił kazanie, zaproszony gość z Polski, biskup diecezji kieleckiej Jan Piotrowski. Koncelebrowali z nim przy ołtarzu metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki, biskup pomocniczy Edward Kawa, biskup pomocniczy Leon Mały, a także opat Maksymilian Nawarra. Po liturgii słowa kapłani, zgodnie z tradycją tego dnia, odnowili przyrzeczenia złożone biskupowi podczas święceń kapłańskich. Obrzęd ten przypomina kapłanom o ich jedności w Chrystusie i ten dzień jest świętem ich powołania i szczególnej misji. Uczyni nas samych przyjemnym darem dla Ciebie. Składają Tobie świadectwo wiary i ma to kościół. Mieciu drogi, pokój z Tobą. Księże biskupie, bardziej pokój z Tobą. Księże biskupie, dla mnie uproszę pokój. Ty Boże, święty mocny, święty Anię, święty. Боже, усім нам більше усвідомити покликання, яке кожен із нас отримав. Drodzy bracia i siostry, w Chrystusie Panu, wielebne osoby życia konsekrowanego, czcigodni księża wszelkich godności i sprawowanych urzędów oraz wszyscy wierni modlący się z nami w dostojnej i wiekowej lwowskiej katedrze od wieków dedykowanej Matce Bożej Wniebowziętej, łaskawej Pani Lwowskiej. Na dzisiejszą uroczystość przyjął nasze zaproszenie ksiądz biskup kielecki Jan Piotrowski, którego bardzo serdecznie witam razem ze swoim sekretarzem i dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego. Ksiądz biskup Jan przez wiele lat pełnił posługę misyjną w Republice Konga w Afryce. Po powrocie został mianowany sekretarzem krajowym papieskiego dzieła świętego Piotra Apostoła, sekretarzem krajowym papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary. Pełnił po powrocie do Polski także z nominacji Kongregacji do spraw ewangelizacji narodów funkcję dyrektora krajowego papieskich dzieł misyjnych w Polsce. Pracownicy papieskich dzieł misyjnych wspominają, że przez te lata był dla nich jak ojciec.